Serwus, z tej strony Malinowy Nos. W tym odcinku przepis na ekspresową naleweczkę z Nutelli. Zapraszam do oglądania. Kupiłem Nutellę chyba z pół roku temu. Miałem nagrywać filmik, ale odłożyłem ją, bo mi się nie chciało. I tak zwlekałem. Miałem już tą Nutellę wziąć do kuchni, zjeść ją na śniadanie. Ale zebrałem się w sobie i mówię, zróbmy tą nalewkę. Będzie jak znalazł. Wykorzystajmy tą Nutellę w tym celu właśnie, w którym była przeznaczona. I będziemy robić nalewkę z Nutelli. Mam tu 350-gramowe opakowanie Nutelli. Do tego pół litra alkoholu 40%. Jeżeli chodzi o moc, którą chcecie uzyskać, to alkohol, którego chcecie użyć, to już od was zależy, czy to wódka, czy spirytus, czy destylat. O jakiej mocy. Tu wyjdzie około litr nalewki, więc około 20% będzie miała nalewka. Jeżeli chcecie mocniejszą, to możecie użyć mocniejszego alkoholu. Do tego pół szklanki cukru zwykłego, cukier trzcinowy jak najbardziej można użyć, będzie wtedy nalewka bardziej karmelowa, fajniejsza, ale spontanicznie dzisiaj nagrywam i cukier trzcinowy zużyłem, także użyję cukru zwykłego i szklankę wody. I kilka flaszeczek ładnych, do których przelejemy później trunek, żeby się smacznie piło. To wszystko. Nalewkę robimy właściwie w 5 minut, także będzie szybko, będzie krótki odcinek. Na końcu może powiem coś więcej, a póki co do garka ląduje woda, Nutella i cukier. Podgrzewamy, rozpuszczamy Nutellę i cukier i jak już będziemy mieli jednolitą konsystencję, odstawiamy do wystudzenia, dodajemy alkohol i gotowe. Tym się teraz zajmę. I po około 30 minutach nam to wystygło i teraz możemy powoli wlewać do tego, co tu mamy, alkohol. Tylko musimy wlewać bardzo powoli i cały czas mieszać, żeby nic nam się nie rozdzieliło. I zaraz będziemy nalewkę przelewać do butelek. No i nalewkę z Nutelli mamy gotową, także szybko i oryginalnie można podawać na stół. A jeżeli chodzi o najbliższe odcinki, to planuję nastawić kolejne wino eksperymentalne. Miałem wam nie mówić, ale jestem ciekaw, czy ktoś was już robił. Wino kokosowe z wiórek kokosowych. Chcę takowe wino nastawić do tygodnia. Zastanawiam się, czy ktoś z was zrobił. Jeśli tak, to napiszcie, co robiliście z nim, czy wyparzaliście, moczyliście we wrzątku wiórki, żeby się pozbyć oleju, czy nie. Bo wiórki kokosowe mają dużo oleju w sobie i nie wiem, czy na etapie nastawiania się tego pozbyć, czy może później już po fermentacji kombinować, co z tym zrobić. Także napiszcie, jak ktoś z was zrobił wino takie. Niebawem Q&A się pojawi, także cały czas jakieś nowości, degustacje planujemy wprowadzić, ale to powiem na Q&A. Także zachęcamy do oglądania. I widzimy się w kolejnym odcinku. Czołem!